Sponsorem programu jest Vetexpert, producent polskich diet weterynaryjnych Forti Intestinal dla psów i kotów oraz suplementów Bioprotect w kapsułkach i paście. Dzień dobry, witamy Państwa w wakacyjnym odcinku Psy, koty i my. Tomasz Nowak i Filip Borowiak. Panie Filipie, co Pan robi? No, przygotowałem, Panie doktorze, trik na dzisiaj. Bo dzisiejszy odcinek jest poświęcony właśnie sztuczkom. Mamy więcej czasu w wakacje, więcej możemy poświęcić go naszym zwierzętom, więc warto nauczyć ich jakichś nowych umiejętności. Ale może rozpoczniemy od sondy. Spytaliśmy naszych telewidzów, naszych mieszkańców o to, czy ich zwierzęta potrafią jakąś sztuczkę. Zobaczmy. Pani pies potrafi jakieś sztuczki? Jeszcze nie. Jeszcze jest zbyt młoda, aby umieć, jednak powoli uczymy, żeby coś potrafiła. I czego pani uczy? No chociażby takich prostych komend jak siad, czy do nogi, stój, daj łapę. Umie prosić, umie łapę dawać, takie rzeczy. Czy pani pies potrafi jakieś sztuczki? Nie bardzo. Poprosić tylko coś, ale tak ja nie uczę mojego pieska. Tamten w miarę, jak się postara, to umie. I co umie zrobić? Siad, podaj łapę. No potrafi. To na przykład? Na przykład na dwóch łapach tańczyć. Jak widać, nasi telewidzowie potrafią nauczyć swoich pupili niektórych sztuczek, ale umówmy się, panie doktorze, takie komendy jak waruj i siad, no ich nie możemy traktować jako sztuczek. No nie, to są raczej takie podstawowe umiejętności i faktycznie przydatne na co dzień w prowadzeniu psa, ale też można nauczyć czy psa, czy kota, czy nawet świnkę morską różnych takich użytecznych sztuczek, użytecznych komend albo takich trików. Teraz chcemy Państwa zaprosić na relację z imprezy, która odbyła się w ostatnią niedzielę czerwca. Była to impreza pod takim dużo mówiącym tytułem Latające psy. Zapraszamy na pokaz profesjonalistów. Hasło latające psy to znak rozpoznawczy zawodów Dog Chow This Cup, które w sobotę i niedzielę 27 i 28 czerwca toczyły się na poznańskiej Cytadeli. W czterech różnych konkurencjach brało udział kilkaset psów. Nie brakowało także zawodników z zagranicy. My zajrzeliśmy z naszą kamerą na niedzielne finały Dog Frisbee. Poznańskie zawody są częścią ogólnopolskiego cyklu. Wystartował on w maju we Wrocławiu, a zakończy się we wrześniu w Warszawie. Dzisiaj bohaterami naszego odcinka są pani Alicja Boruczkowska i jej border collie Szumi. Jest jeszcze Face, ale jego traktujemy jako zawodnika rezerwowego, bo jest jeszcze za młody.
Pani Alicjo, przed chwilą pokazaliśmy taką krótką relację z zawodów latające psy. Czy pani była ze swoim pupilem na tych zawodach? Oczywiście byłam, ale tylko jako kibic do wszystkich swoich przyjaciół. Przed nami jeszcze dopiero najlepsze lata, szumiła dopiero półtora roku, tak więc dopiero będziemy zaczynać naszą karierę z frisbee. Pani Alicjo, psich sportów jest bardzo wiele, psich konkurencji. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, ile jest różnych odmian dla tych naszych czworonogów. W czym dobry jest szumi, powiedzmy, i w jakich dyscyplinach on się sprawdza? Szumi sprawdza się w obedience, jest to posłuszeństwo sportowe, jeździmy już na zawody. Szumi zaczyna również pracę z frisbee. Jest to rzucanie dyskami, gdzie pies powinien złapać w locie dysk. Rozróżniamy też takie sporty jak agility. Jest to pokonywanie toru przeszkód przez psa. W Polsce zaczyna być coraz bardziej popularne również pasienie, czyli zaganianie owiec. Rozróżniamy też rally O. Jest to taka trochę bardziej lekka odsłona obedience, czyli też posłuszeństwo sportowe. Pies musi przejść przez tor przeszkód i wykonać tam parę ćwiczeń. Takich sportów jest bardzo dużo, prawda? Jeszcze zupełnie innych, jak wiele odmian sportów zaprzęgowych, czy dog diving, skoki do wody, czy dog trekking, czyli bieganie z psem na orientację, albo coursing, jak u hartów ściganie się w ogóle i bieganie na czas. Ale porozmawiamy jeszcze o tym, jak nasi telewidzowie mogą wykorzystać okres wakacyjny, żeby u swoich podopiecznych, czy ze swoimi podopiecznymi popracować troszeczkę i uzyskać od nich jakieś posłuszeństwo, czy nauczyć ich jakiejś pożytecznej sztuczki, jak chociażby otrzepywanie się po deszczu, czy przynoszenie czegoś na komendę. Można ćwiczyć w każdym wieku, jakby i z każdym psem? Ćwiczyć możemy z każdym psem, niezależnie od wieku i rasy. Należy tylko pamiętać, żeby pies podczas ćwiczeń nie zmęczył się zanadto. Należy też pamiętać, żeby miał stały dostęp do wody. W okresie letnim trzeba pamiętać, aby nie zaczynać pracy z psem w upale, ponieważ jest to bardzo niebezpieczne dla psa. Najlepiej zacząć od rana lub też wieczorem, tak aby pies miał optymalną temperaturę do pracy. Tak jak mówimy o bezpieczeństwie, to jeszcze powiedzmy o tym, jak wybrać otoczenie, jak wybrać taki plac do ćwiczeń, żeby nie narażać naszego podopiecznego na jakieś kontuzje związane z kamieniami czy z dołkami. No myślę, że na pewno powinna być to trawa. Trzeba też przejść się troszkę po terenie, zobaczyć, czy nie ma na przykład szkła, które jest w stanie się wbić w łapę, różnych kamieni lub też dołków, ponieważ pies biegnąc jest w stanie wpaść w taki dołek i niestety, ale się doznać kontuzji. Jak zmotywować takiego psa? Jak go nagradzać? Właśnie pani wspomniała, że trzeba z nim tą pracę w pewien sposób zbudować na proficie, na nagrodzie. Tak, dokładnie. Każdy pies powinien, ale też nie każdy chce. Dla niego, dla broderów nagrodą jest i zabawka, i również smakołyki. Niektóre psy będą super pracowały na samą zabawkę, a niektóre psy będą pracowały super na smakołyki. To zależy od psa. Generalnie pieski powinny pracować i na zabawki, i na smakołyki. Myślę, że za smakołyk każdy pies jest w stanie naprawdę dużo zrobić. A pani w swoich początkach szukała różnego rodzaju informacji, czy takich wiadomości na temat szkolenia w literaturze, czy od znajomych na forach, gdzie nasi telewidzowie mieliby się zwrócić, żeby pewne rzeczy najpierw literalnie poznać, a potem dopiero przetrenować ze swoimi podopiecznymi? Ja swoje początki zaczynałam od sztuczek. Myślę, że internet jest też dużą skarbnicą wiedzy. Są też różne książki, na przykład 101 sztuczek psich, z której też bardzo dużo idzie wynieść. Też dużo zależy od tego, jak człowiek sobie. To wyobraźnia człowieka naprawdę może dużo zdziałać i praca z psem bardzo dużo daje. Ile razy dziennie pani ćwiczy, albo ile razy w tygodniu, żeby psa nie zmęczyć, nie przetrenować? Dokładnie. Ważne jest to, żeby psa nie przetrenować, żeby jemu dalej się chciało. Są to krótkie sesje, nawet po parę minut, po 3-4 minuty z przerwami, tak żeby pies się nie zmęczył, ponieważ praca umysłowa naprawdę męczy. Jest to czasem nawet bardziej męczące niż samo bieganie. Umiejętności Szumiego mogą państwo podziwiać na YouTubie, bo pani Alicja już jego pierwsze sukcesy takie treningowe uwieczniła w kamerze, ale my mamy dla państwa niespodziankę. Pokażemy teraz w naszym programie premierowo chyba po raz pierwszy pani Alicjo. Tak, dokładnie. W telewizji Szumi pokaże, co potrafi. Zapraszam. Obejdź. Slalom. Tak, super, ale ekstra. Tak, ekstra. Bek. 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 Tak, super, ale ekstra. Obejdź. Tak. Brawo. Flip. Tak, super, ale ekstra. Puść.
wal, tak, super, wal, tak, super, bek, tak, super, wal, tak, super, ale ekstra. Brawo, szuj, super, puść, bek, flip, tak, super, ale ekstra, puść, tak, tak, super, dawaj jeszcze raz, dawaj go, stójka, cross, tak, wow, ale super, puść, ekstra, do tyłu. Gratulujemy bardzo Szumiemu i przede wszystkim Pani Alicjo, za wspaniały pokaz. No i sobie wyobrażamy tylko, ile czasu, ile energii trzeba poświęcić, żeby taką relację zbudować. Ale powiedzmy naszym telewidzom, którzy no, będą zaczynali, mamy nadzieję, że już od jutra, i jak na początek takiej pracy czy budowania takiej relacji z psem sobie poradzić z tym, żeby jakąś metodę sobie wypracować, aby ten pies czuł się w pracy wtedy, kiedy jest w pracy, a na spacerze wtedy, kiedy jest na spacerze. Ludzie mają różne metody. Niektórzy zakładają na przykład specjalne szelki, w których pies akurat jest przyzwyczajony, że zawsze idzie sobie na trening, także obroże. Często u moich psów jest to na przykład też dany teren, ponieważ jeżeli idziemy z domu na trening, to wiedzą, że tutaj akurat będziemy ćwiczyć. Należy też pamiętać, aby jak uczymy psa nowych komend, aby były to komendy nieużywane w życiu codziennym, tak żeby pieskowi się po prostu one nie myliły, bo gdy uczymy psa siad, to nie możemy używać tego słowa również w ciągu dnia, bo pies będzie myślał, że nie zawsze musi zrobić siad, skoro w życiu codziennym również tego słowa używamy. Stąd też wybór komend w obcych językach, prawda? Dokładnie, ja używam angielskiego, niemieckiego i polskiego. Pac! Góra! Sit! Leżeć! Siad, stań, stań, pac. Free. Wow, ale super szumi, ale ekstra, brawo, szuszu, super. Po czym poznać, że ten pies już jest zmęczony, albo już nie chce dzisiaj ćwiczyć, albo mu to ćwiczenie w ogóle nie leży i musimy zrezygnować, odpuścić albo zamienić na coś innego? Myślę, że nie musimy nawet odpuszczać ćwiczeń. Wystarczy, że po prostu będziemy robić bardzo krótkie sesyjki, tak żeby pies zaczynał od malutkich kroczków i potem myślę, że każdą sztuczkę jesteśmy z tymi małymi kroczkami w stanie zdobyć. Pies zmęczony jest chociażby jakby dyszy. I myślę, że to już jest oznaka, że pies nie powinien dalej ćwiczyć, powinien mieć przerwę. Zawsze przerwa powinna trwać tyle, żeby pies zdążył sobie odpocząć i się zregenerować oraz napić wody. Panie doktorze, w trakcie rozmowy z panią Alicją już napomknęliśmy o tym, że trzeba uważać, ucząc psa różnych takich akrobacji, na jego zdrowie. Mhm. Z czym zgłaszają się do pana właśnie osoby, które próbowały, a coś tam nie wyszło? No niestety, czasami się zapominamy i potrafimy przetrenować psa, czy są to efekty zmęczenia, albo nawet pewnej już niewydolności, kiedy robimy to szczególnie w ciepłe dni i nie dajemy temu psu odpocząć i się napić. Mogą być niestety również kontuzje wynikające na przykład z niefortunnego lądowania albo zderzenia z jakąś przeszkodą, czy potknięcia się jakąś nierówność terenu. A zdarzają się też niestety połknięcia różnego rodzaju no, akcesoriów potrzebnych do tych ćwiczeń, jak małe piłeczki czy jakieś kawałki zabawek. Czy są jakieś zadania dla psa sportowe lub takie już można nazwać to cyrkowe, których pan by nie polecał, odradzał i nie są to dobre ćwiczenia dla naszych pupili? No. Generalnie dobór tych ćwiczeń i jakby sam charakter tych ćwiczeń musi być dopasowany do predyspozycji psa. Ciężkiego psa, takiego, który ma dużą masę, nie będziemy raczej starali się gdzieś ćwiczyć na dużych prędkościach i na jakichś takich skokach, dlatego że on zawsze ma szansę upaść właśnie tak niefortunnie i połamać sobie nawet też i kręgosłup. Natomiast przy małych pieskach pamiętajmy, że wytrzymałość czy więzadeł, czy stawów, czy nawet przyczepów mięśni też jest stosunkowo ograniczona i często gdzieś ta pasja, gdzieś te emocje i ta chęć zrobienia czegoś przez psa jest taka duża, że zapominają o bezpieczeństwie, o takiej asekuracji troszeczkę oni sami, więc my musimy jako właściciele o tym pamiętać. I na koniec, panie doktorze, lekarze weterynarii polecają aktywizację psa taką sportową? Jak najbardziej. My lekarze popieramy taką aktywizację sportową, jeśli oczywiście ona jest rozsądna, profesjonalna i nie prowadzi do kontuzji.
ale też i taką codzienną, kiedy podczas spaceru potrafimy popracować z naszym psem i nauczyć go różnego rodzaju użytecznych sztuczek. To zawsze buduje lepsze relacje, większą więź, no i uczy pewnych praktycznych umiejętności. Pamiętajmy jednakże, że pracując psem musimy wynagrodzić mu to również w formie karmy, czyli dawać bardziej energetyczny posiłek, bo ma większy wydatek energetyczny i większą eksploatację, oraz często wzbogacać tę karmę o pewne suplementy, które by chroniły właśnie przed kontuzjami czy różnego rodzaju nadwyrężeniami. Pora teraz rozwiązać konkurs, który ogłosiliśmy w poprzednim odcinku naszego programu. Konkurs, jak cały program, dotyczył zwierząt egzotycznych. Tak jest. I prosiliśmy Państwa, aby wymienić po jednym przykładzie spośród zwierząt egzotycznych roślinożercy, mięsożercy, jajożercy czy owadożercy. Konkurs okazał się chyba trochę zbyt trudny, panie doktorze. Przyszła tylko jedna prawidłowa odpowiedź i chcielibyśmy nagrodzić tutaj pana Macieja Sarbinowskiego, który jej udzielił. Prawidłową odpowiedź umieścimy na Facebooku, a pana Macieja zapraszamy po odbiór nagrody do kliniki MyPet. I nagrodą będzie zestaw suplementów i witamin firmy VetExpert. Panie doktorze, a co w tym miesiącu, jakie zadanie damy naszym telewidzom? No, inspirowaliśmy, motywowaliśmy i zachęcaliśmy do pracy ze swoimi psami, czy kotami, czy innymi zwierzętami. I myślę, że dobrym tematem będzie przesyłanie nam filmików nakręconych chociażby telefonem komórkowym właśnie z jakimiś sztuczkami, czy z jakimiś trikami u Państwa podopiecznych. Jeżeli Państwa pupil coś potrafi, to prosimy, abyście przesyłali Państwo te filmy albo drogą mailową, albo na nasz profil na Facebooku. I również ufundujemy nagrodę. Dziś w naszym programie to już wszystko. Pod koniec nam się rozpadało, ale mamy nadzieję, że Państwo będą mieli w czasie tych wakacji znacznie lepszą pogodę. Życzymy udanego wypoczynku. No i w tym wolnym czasie zachęcamy też do popracowania troszeczkę z Waszymi podopiecznymi. I jak zawsze zachęcamy do kierowania pytań do doktora Tomasza Nowaka dotyczącego zdrowia Państwa pupili. Nasz adres mailowy to psykotyimy@rtk.poznan.pl. Zapraszamy także do odwiedzania naszego profilu facebookowego. Sponsorem programu jest VetExpert, producent polskich diet weterynaryjnych Forti Intestinal dla psów i kotów oraz suplementów Bioprotect w kapsułkach i paście.